Dzisiaj wieczór specjalny, tak jak mówiliśmy, od razu w imieniu rodziców podziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ten wieczór miał szansę dojść do skutku. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy już wrzucają pieniążki do puszki, bo te pieniążki są nam bardzo potrzebne. Dla Julii właśnie. Na pompę insulinową, na normalne, spokojne życie. Tak? Ta puszka będzie stała tutaj przez cały tydzień, do przyszłego koncertu. Przyszły koncert też jest bezpłatny. Też niestety jestem chory na cukrzycę. I pomyślałem sobie, że to piwo, które mógłbym dzisiaj wypić, to nie będzie przeze mnie wypite, a te pieniążki wrzucę do puszki dla ciebie. Powiem tobie... Mało nie pijesz. A partyzan tutaj powiedział, że mało nie pije. Mariusz, który wpadł na taki genialny pomysł zrobienia takiej akcji, jest naszym przyjacielem, jest naszym fotografem, jest naszym grafikiem zespołowym. No i przez to, że się znamy, tak naprawdę powstała taka idea. Ja jestem menadżerem, jestem ze Zduński Woli, utożsamia się absolutnie z tym miastem. Wpadliśmy, po prostu taka inicjatywa powstała i byliśmy bardzo happy, że mogła taka inicjatywa powstać. Takie nasze współdziałanie z akcjami charytatywnymi trwa wiele naście lat, a zatem chętnie bierzemy udział w tych akcjach, które mają rzeczywiście sens, mają przesłanie, mają mądrość i szczerą prawdę. Tak jak Marcin również wspomniał, zaczynaliśmy na dobrą sprawę z Jurkiem Owsiakiem jako pierwszy zespół grający koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast w konsekwencji dalej współpracowaliśmy z Jackiem Kuroniem, z jego akcją SOS, z Janiną Ochojską, a graliśmy koncerty telewizyjne Walki z Trzema Schodami. To wspomniałem, to najważniejsze, oczywiście było ich znacznie więcej. Oh,
naprawdę jedyne chore dziecko w moim otoczeniu. Jeżeli miałem możliwości, to starałem się w jakiś sposób pomóc. Mam nadzieję, że z korzyścią dla rodziców. Obserwujemy tutaj, zbiera się coraz więcej osób. Masz nadzieję, że lokal się zapełni? No, mam taką nadzieję, bo rozpowszechniłem informacje o koncercie wśród swoich znajomych, moich znajomych wśród swoich znajomych. No i mam nadzieję, że zabraknie miejsca w lokalu. Na początku zeszłego roku zupełnie przypadkiem. Została ta choroba odkryta już podczas pobytu w szpitalu, a leczona była na coś innego w tym czasie. Także w sumie mieliśmy dużo szczęścia, że tak została rozpoznana. Jak przebiega? No, wiadomo, że z każdym rokiem nasila się coraz bardziej, bo taka jest specyfika tej choroby, że wraz z rozwojem dziecka, ze wzrostem rośnie zapotrzebowanie na insulinę i trzustka w pewnym momencie przestaje zupełnie pracować i wtedy konieczne jest przejście na pompę insulinową. Trzustka Julki w tym momencie jeszcze odrobinę pracuje, ale to są no już resztkowe sprawy, że tak to ujmę. Koszt takiej lepszej, powiedzmy, pompy insulinowej to około 10 tysięcy złotych. Takie leczenie insuliną, nie wiem, może taki przykład podam, na przykład jedna igła do zastrzyku, do wymiany w penie kosztuje złotówkę. Jula przyjmuje na razie 2 takie zastrzyki dziennie, więc łatwo sobie przeliczyć, tak, chociażby taką prostą sprawę. Dzieci. Robi dokładnie wszystko to samo, jest bardzo energiczna, wesoła, bystra, rozgadana i niczym w zasadzie nie różni się od rówieśników. Jesteśmy z całym tym zajściem tak zaskoczeni, nas to przerosło z tysiąc, myśleliśmy, że to będzie jakiś koncert, znajomi, a tu państwo i wszyscy pomagają, naprawdę super. Jest się trochę łezka wokół, jak widzicie, że tyle ludzi zaangażowało się. Kręci się. No i stres. Nie wiem czemu się, powinienem się cieszyć, ale jestem zestresowany, zresztą powinien widać tą całą zajście, ale super. Naprawdę wszystkim dziękujemy. Wszystko dla Ciebie, Jula. Cieszysz się? Oh,
gramy 20 ponad 3 lata. W składzie niewiele zmieniony, bo tak naprawdę to tylko perkusiści się zmieniali z różnych powodów, bardzo prywatnych, osobistych, wyjazdowych. Cóż, na koncie mamy 9 płyt, które sprzedały się w sposób bardzo normalny, bez mega reklamy. Jesteśmy postrzegani jako zespół, który ma swoją ścieżkę muzyczną, który funkcjonuje zupełnie niezależnie od tak zwanych pierwszoligowych mediów. Mamy bardzo wielką przyjemność, kiedy na naszych koncertach pojawiają się ludzie już trzeciego pokolenia, dla których gramy. Bardzo fajnie jest, jak przychodzi de facto w tej chwili dziadek, syn i wnuk.